Podczas ostatniej pyty zgłosiła się do nas pani z Sulejówka, domagając się interwencji w sprawie kamienicy. Ja mam do pana taką prośbę. Tak? Może pan ze mną odejść na Pani jest tą przewodniczącą, tak? Za panią mam iść, tak? Dobrze. Proszę pana, ja mam taką prośbę. Na jakiej stacji telewizyjnej pracujecie? Pyta.pl, na YouTube. To jest kanał YouTube'owy. Ja bym prosiła, czy moglibyście państwo przyjechać do naszej kamienicy? Aha. Jest poważna historia naszej kamienicy. Dobrze. No. Dobrze, a gdzie ją znajdziemy? Jaki adres kamienicy? Sulejówek 405. Dobrze, bardzo dziękuję. Dobrze, na pewno się odezwiemy. Dziękuję. Nie spodziewaliśmy się, że aż tak licznie będziecie domagać się interwencji. To takie dwa przykłady z brzegu. Obiecałem, że sprawą się zajmiemy, a nie chcę wyjść na gołosłownego. Pragnę poinformować wszystkich spragnionych sprawiedliwości oraz interwencji w Sulejówku, że sprawa jest już nieaktualna. Zdezaktualizowała się w ciągu 5 minut chyba, co mogły widzieć osoby oglądające naszego streama. Dobra, my w takim razie kończymy naszego krótkiego i przyjemnego streama i będziemy się widzieli, kochani. Tak? To nie będzie już aktualne. Już proszę. Dobrze, będzie oświadczenie. Dobra. Pan jakiś dom posiada? Bardzo się cieszę, że tak przejmujące problemy rozwiązuje się pytą w ciągu paru minut. Dziękuję.